Na kim wzorowali się polscy romantycy tacy jak Adam Mickiewicz czy Juliusz Słowacki? Kto przetłumaczył Biblię w taki sposób, że przeciętny Kowalski mógł ją wreszcie zrozumieć? Jak trauma wojny ukształtowała polskie społeczeństwo i kim byli kolumbowie? Odpowiedzi na tej i wiele innych pytań poznacie w ramach serii Polska Myśl Filozoficzna. Będzie o sukcesach. Na przykład o naukowcu, którego analiza dzieł Platona do dziś stoi dumnie w Bibliotece Nowojorskiej. Będzie o teorii cywilizacji. Która stanowi kompletny wzór rozumienia współczesnej geopolityki. Ale nie zabraknie także porażek. W końcu, filozoficznie można powiedzieć, że te są nieodłączną częścią życia. Opowiemy na przykład historię filozofa, który sfrustrowany wypisywał do kilku kolejnych papierzy swoje pomysły reform Kościoła, których nikt nigdy nie przeczytał. Albo patrioty, który przez własnych kolegów został uznany za rosyjskiego agenta po tym, jak udowodnił bezsens zbrojnej konfrontacji z zaborcami. Nie zabraknie także ciekawostek. W serii Polska Myśl Filozoficzna zdradzamy na przykład, kim był największy w historii zwolennik liberum veto, albo który wybitny myśliciel, poza rozwijaniem metodologii aksjologicznej, spopularyzował w naszym kraju jogę. W kanonie filozofii polskiej mamy osoby, które Stworzyły własne nurty poświęcone zagadnieniom, w których się specjalizowały. I bohater tego materiału był znanym i szanowanym dziennikarzem, krytykiem teatralnym, a przede wszystkim historykiem. W oparciu o swoją ekspertyzę, stworzył zupełnie nową teorię naukową naukę porównawczą o cywilizacjach. Pamięć o nim zachowała się mimo usilnych starań komunistów, dążących do całkowitego wymazania go z kart historii. Zapraszamy na materiał poświęcony Felixowi Konecznemu. Jeśli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale. Koneczny zadbał o to, by losy genealogiczne jego rodu były uszeregowane i poukładane jak należy. Dzięki temu wiemy na przykład, że jego rodzina wywodziła się z Moraw. Na tamtejsze ziemie w 1683 roku przybył wraz z armią Jana III Sobieskiego jeden z przodków Feliksa. Co jednak z bardziej współczesną naszemu filozofowi historią? Matkę niestety stracił jeszcze jako kilkuletni chłopiec. Jego ojciec z kolei studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale za udział w Powstaniu Krakowskim usunięto go z uczelni, przez co zdecydował się podjąć pracę na kolei. Młodszy konieczny podążył śladami ojca i również studiował w Krakowie. Tam dotarł do tytułu doktora, który uzyskał za pracę Najdawniejsze stosunki Inflant z Polską do roku 1393. I chociaż w uszach lajka nie brzmi to jak najbardziej porywająca lektura, rozprawa spotkała się z dużym uznaniem recenzentów. Profesor Zakrzewski podkreślał na przykład niepospolity talent kombinacyjny świeżo upieczonego doktora. Niemniejszym zresztą uznaniem cieszyły się jego opracowania skupione na sztuce, należał do grona najwybitniejszych krytyków teatralnych epoki. Zawsze dbało o rzetelne przygotowanie się do oglądanych spektakli, a następnie obiektywnie i wręcz naukowe ich zrecenzowanie. Na przełomie XIX i XX wieku publikował sprawozdania teatralne w krakowskim miesięczniku Przegląd Polski. W pracach stricte historycznych Koneczny zajmował się historią Europy Wschodniej i Środkowej. Fascynowało go przede wszystkim wczesne średniowiecze oraz okres nowożytności i kwestie związane z Zakonem Krzyżackim oraz relacje Polski i Litwy. Niektóre z jego prac syntetycznych miały charakter pionierski, jak na przykład ta opisująca Śląsk z perspektywy narodu polskiego. Był jednym z pierwszych badaczy, którzy przyjęli taką optykę. Obok prac naukowych publikował także dzieła popularyzatorskie i podręcznikowe, jak Dzieje Narodu Polskiego dla Młodzieży, Dzieje Polski Zapiastów czy właśnie Dzieje Śląska. Jego opus magnum jest jednak teoria cywilizacji, która, tak jak sygnalizowaliśmy, dała początek całemu nurtowi porównywawczemu. Cywilizację uznawał on za metodę ustroju życia zbiorowego, a warunkiem brzegowym jego rozważań było przyjęcie założenia o istnieniu wielu cywilizacji. Każda z nich dąży do dominacji nad innymi, nie istnieje i istnieć nie może jedna cywilizacja ogólnoludzka. Konieczny wyróżnił kilkadziesiąt cywilizacji historycznych, z których siedem obserwujemy współcześnie. Są to cywilizacja arabska, bizantyjska, chińska, bramińska, łacińska, turańska oraz żydowska. Polak oczywiście nie wykluczał, że istnieje współcześnie znacznie ich więcej, jednak tylko te siedem obejmuje wielkie społeczności i ma rzeczywisty wpływ na historię świata. Poddziałami i odmianami głównej linii podziału społeczeństw są z kolei, zdaniem polskiego filozofia, kultury. Same cywilizacje różnią się między sobą, między innymi w trójprawie, czyli w prawie majątkowym, rodzinnym i spadkowym, oraz w pojmowaniu abstraktów. W tym miejscu zresztą warto przedstawić tzw. pięciomian bytu. Czyli pojęcie spopularyzowane przez Konecznego w naukach o społecznościach. Zdaniem Polaka jest pięć czynników cywilizacji otwórczych. Zaliczamy do nich kategorie zdrowia, bogactwa, dobra, prawdy oraz piękna. I najwięcej różnic dostrzega Koneczny w sferze piękna, czyli etyki. Chociaż między różnymi społeczeństwami filozof dostrzegł podobieństwa formalne, które opisał zresztą w formie siedmiu generaliów. To pod te formalne pojęcia każda etyka podkładała własną, różnorodną treść. Sprzeczności między nimi są nie do pogodzenia, stąd, jak twierdził Konieczny, między poszczególnymi cywilizacjami nie może być syntez. Przy próbie takowych możemy się spodziewać dwóch możliwych efektów: pierwszy to zdominowanie jednej cywilizacji przez drugą, i co ciekawe, jak można dowieść na podstawie analiz historycznych, najczęściej dominującą jest ta, która nakłada mniejsze obowiązki moralne. Z drugiej strony, alternatywnie, połączenie na siłę cywilizacji o przeciwstawnych etykach może prowadzić do powstania acywilizacji, czyli niezdolnego do rozwoju lub przetrwania tworu kulturowo-społecznego. Za przykład cywilizacji niejednorodnej filozof podawał Polskę. Oprócz dominującej cywilizacji łacińskiej, występowały u nas wpływy cywilizacji żydowskiej, a także w małym stopniu bizantyjskiej i turańskiej. Podziały i ramy Nakreślone przez Konecznego na stałe wpisały się do historii filozofii jako wzór analizy cywilizacji, a on sam niejednokrotnie udowadniał użyteczność swoich teorii. Od samego początku pracy naukowej uważał, że fakty historyczne należy wyjaśniać w kontekście ich cywilizacyjnego podłoża. Sprawnie czerpiąc z dwóch niezależnych obszarów swoich działań, tak na przykład opisując historię Polski, wykazywał, że jej konflikty z krajami sąsiednimi miały właśnie charakter cywilizacyjny. Polska opiera się głównie na cywilizacji łacińskiej, Rosja z kolei na cywilizacji turańskiej, czyli pochodzenia mongolskiego, a Niemcy na cywilizacji bizantyńskiej. I taki trójkąt geopolityczny, zdaniem Feliksa, był niezwykle niekorzystny dla naszego kraju. Czego dowodem miała być historia nasza z ostatnich stuleci. Koneczny podkreślał pozytywny wpływ Kościoła katolickiego na rozwój społeczeństwa oraz dominującą rolę idei i instytucji w historii. Z biegiem czasu Koneczny publikował coraz mniej prac historycznych, a coraz więcej historiozoficznych. Ciekawe, chociaż brutalne, są w życiu Feliksa wątki narodowe. Swoim życiem dał świadectwo wybitnego patrioty, filozofa i myśliciela, który doświadczył życia pod zaborami, dwóch wojen światowych, okupacji i rzeczywistości polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Te tragiczne czasy były dla Konecznego naznaczone również prywatnymi tragediami. Obaj synowie Feliksa oddali swoje życie w walce o wolność Ojczyzny. Pierwszy Czesław został zamordowany w 1944 roku w czasie pacyfikacji powstańców warszawskich, a młodszy Stanisław został aresztowany za udział w konspiracji w 1943 i niedługo później ścięty toporem. Te doświadczenia miały jednak ogromny wpływ na Konecznego i warto o nich pamiętać, poznając postać i osiągnięcia tego myśliciela. Dorobku Feliksa Konecznego nie sposób w całości zamknąć w tym materiale. Jeśli zainteresował Cię temat jego pracy, sięgnij po źródła, które opracowaliśmy właśnie dla Ciebie. Znajdziesz je z łatwością na platformie nauki, bezpośrednio pod tym filmem oraz w zakładce Biblioteka Źródeł. Tymczasem to już wszystko na dziś w tym kolejnym materiale z serii Polska Myśl Filozoficzna. Na naszym kanale znajdziesz dużo więcej treści poświęconych historii, wynalazkom i bohaterom polskiej nauki. Koniecznie zobacz inne nasze produkcje popularno-naukowe. Jeśli oglądasz nas natomiast w serwisie YouTube, zasubskrybuj nasz kanał, tak żeby nie przegapić żadnej nowej publikacji.